dwie śruty. Bez. Odpalenie. Będziemy go szykowali długo. Wyrzucić szyb z niego. Takiego został był kochany, a już jeszcze zostało coś po zimie. Wchodzimy na obroty. Tak, tu widać, nie widać do końca, a teraz widać. Bębny zmniejszył obroty. Zejdziemy niżej. Zatankujemy go do pełna. Mam czujnik nowy, zobaczymy, co się dało uratować z tego. Tu jest silnik SW
680 bodajże, Wielcz. Wielcza był, tylko że to jest silnik, to jest mocniona jednostka, on się bał, musi wytrzymać pełną obrotę non stop. A wychodził jednostka 240 na pompie. Turbina była chyba większa, z tego co kojarzę, czytałem. I jeszcze była jednostka, ten sam silnik wychodził z samochodu wojskowych, 290 koni. Tylko że tu była pompa Bossa wstawiona. No i jedną pompę znalazłem gdzieś na goglach. No prawdopodobnie to jest dużo, troszkę więcej chyba pali, ale moc ma no potężną. Jak powiedz 300 koni, no to już jest na taki kombę było piękna sprawa. Tutaj to wygląda. Łapki są w miarę. Może by się tak samo rozdało jak pana z YouTube'a Azury, żeby założyć te blaszki na nie. A to jest koszt 1500 zł plus robocizna. Wszystko zajmować, to jeszcze ziarna wyleciało troszeczkę. Wszystko jest w miarę. Tutaj nie padło. Bo się zachmurzał często, bo to się szczelnie do końca. Od budżetki jakiekolwiek kapturek. Pasą specjalną. Na razie ok, ja tam było gdzieś miał szczeliny i naleciało pełno syfu. No tu może wziąć trochę kijka, wyczyścić to. Zobaczyć w zwolnicach olej. W skrzyni był olej wymieniony. Kipo oddany, na książkę przewiduje. I będziemy tankować go do pełna. Taki syf się zapierał, nie był wyczyszczony. Do końca, tu nie było, miałem gardziel podnieść, żeby to otworzyć i został na zimę. Ale tego wydmuchało, także oczywiście to i wydmucham dalej. Pozdrawiam.